Dobry wieczór. Dzisiejszym naszym gościem będzie pan Piotr Druszcz z Jastrzębia Zdrój. Dobrze mówię, Piotrek? Dobry wieczór. Pan Piotr, jak widzicie, dzisiaj prowadzi naukę jazdy ekspert w Jastrzębiu i wy operujecie na jakie miasta? Jastrzębie. Ale kursantów mamy również z Pawłowic, z Żor, z Wodzisławia Śląskiego, niekiedy z Raciborza, z okolic Cieszyna również, ze Brzydowic, także postronne miejscowości wokół Jastrzębia. Czyli jakby ktoś chciał podszkolić się albo wyprostować swoje błędy, to śmiało to Cię może wbijać do Jastrzębia, do eksperta. Tak jest, zapraszam serdecznie. Słuchajcie, jest turystyka egzaminacyjna, wy kupujecie te wczasy z prawem jazdy w tej Łomży. Dlaczego do Łomży? Przecież możecie wykupić pakiet jazd w Jastrzębiu-Zdrój do pana Piotra. I tam próbować swoich sił, bo tym bardziej, że pan Piotr jest byłym egzaminatorem, do całkiem niedawna prowadził egzaminy na prawo jazdy. Przeprowadził ich, o ile dobrze pamiętam, około 15 tysięcy w sumie. To jest kosmos kompletny, słuchajcie, 15 tysięcy egzaminów. A dzisiaj przeszedł na jasną stronę mocy i uczy w nauce jazdy z ogromnymi sukcesami, bo jego zdawalność wynosi tam w okolicach 80% na kategorię B. To jest wariactwo kompletne. Cześć, Piotr. Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich, dziękuję za zaproszenie. No i jeżeli będzie potrzeba, to zapraszam do aktywnego uczestniczenia w tym live'ie. Postaram się być może na niektóre pytania obalić mity, jeżeli są, a z niektórych pytań po prostu udzielić odpowiedzi. O właśnie. Wiecie, jakie są zasady. Pytajcie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to pytajcie na żywo, od razu, na czacie, czy w ogóle wchódźcie nam w słowo, zadawajcie pytania, bo na tym polegają te pytania, spotkania te na tym polegają, żeby zadawać pytania. Chyba to są właściwie jedyne takie spotkania, gdzie można na żywo sobie normalnie porozmawiać z prowadzącym. Piotr, czy to prawda, że kurs nauki jazdy to jest 30 godzin? I już egzamin zdany i wszystko cacy. Nie, to nie jest prawda. 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych to jest minimum, które potencjalny kursant musi zaliczyć w ośrodku szkolenia. Oczywiście jest od tego wyjątek, bo jeżeli ktoś będzie szedł tak zwanym trybem eksternistycznym, no to w tym momencie uczy się sam, przygotowuje się sam, zdaje egzamin teoretyczny bez konieczności uczestniczenia w wykładach w ośrodku szkolenia. Ten egzamin teoretyczny zdaje oczywiście w Wordzie i później po Wordzie, po zdanym pozytywnie wyniku, z pozytywnym wynikiem egzaminu teoretycznego przychodzi do ośrodka szkolenia. Wtedy w ośrodku szkolenia organizowane są zajęcia teoretyczno-praktyczne z ratownikiem. To są 4 godziny lekcyjne, a następnie jest realizowany cykl szkolenia praktycznego. I tak jak powiedziałeś, Grzegorz, 30 godzin to jest niezbędne minimum. Niektórym te 30 godzin wystarcza, ale jest pewna grupa, około myślę 25%, tak z mojego doświadczenia to wynika, że te 30 godzin jest za mało. I w tym momencie kolejne godziny no, trzeba sobie dokupić, chyba że ośrodek szkolenia ma w pakiecie już być może większą ilość godzin w ramach waszego kursu. Natomiast kurs się kończy pozytywnym wynikiem egzaminu wewnętrznego. Jeżeli ktoś nie zaliczy egzaminu wewnętrznego, to nawet gdyby przejechał 40 godzin w ośrodku, to niestety, ale kurs jest nieukończony. W tej sytuacji można przerwać szkolenie, jeżeli wam no, nie podoba się szkolenie w tym ośrodku, to po prostu możecie skorzystać z oferty innego ośrodka. Po pierwsze, 30 godzin to jest minimum, które wam szkoła nauki jazdy musi dać. Mniej nie mogą. Po drugie, 30 godzin nie wystarcza. No, 30% powiedziałeś, no u mnie może trochę więcej nawet jest. No, widzicie, to też jest klasa szkolenia. U Piotra tylko 30% musi kupować dodatkowe jazdy. U mnie trochę więcej. Kolejna sprawa, można zmienić szkołę nauki jazdy w każdym momencie. Jeżeli coś jest nie tak,
to szkołę nauki jazdy nie, zmieniajcie. Nie brnijcie w to dalej. Po prostu trzeba naukę jazdy zmienić. A może wystarczy sobie wymienić instruktora nauki jazdy, bo być może niekoniecznie ten instruktor jest zły, ale no, nie ma chemii między wami. No, nie znosicie go, nie możecie w jego towarzystwie być, trzeba go zmienić. Po prostu. Ja swoim kursantom zawsze mówię, chyba powiedziałem każdemu w tym sezonie, żeby jak będzie coś nie tak, po prostu zmieni instruktora. Byś się nie męczył ze mną, nie? Ja tam się męczył nie będę, nie? To jest moja robota, ale ty się będziesz ze mną męczył za własne pieniądze. To po co? Czy te zmiany, Piotr, które weszły w życie od 1 stycznia, które znowu zresztą będą zmieniane niedługo, to czy one ułatwiły zdanie egzaminu na prawo jazdy? Ułatwiły. Nie wiem. Myślę, że w niektórych sytuacjach tak, bo jeżeli na przykład ktoś popełni jeden błąd bez jakiegoś tam stworzenia zagrożenia, który do tej pory nie mógł popełnić, no to pojedzie dalej, tak? I jeżeli go nie powtórzy, a spodziewajcie się, że egzaminator was weźmie w podobne miejsce, jak to, na którym błąd popełniliście. I jeżeli go nie powtórzycie, tego błędu, no to w tym momencie uda wam się zdać. Natomiast ja myślę, że tutaj jakiegoś olbrzymiego wzrostu zdawalności z tego tytułu raczej nie będzie. No ale to czas pokaże, oczywiście. To musimy też się do każdych nowych elementów musimy się przyzwyczaić. Trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, że te zmiany są z dużą korzyścią dla zdających. O właśnie. Jak wziąłem to rozporządzenie do ręki, zacząłem tam na końcu, odwróciłem i tam są ponumerowane tabele. I popatrzyłem, oho, zmienili kolejność. Piotr się musi uczyć to od nowa, bo ostatnio powiedziałem, że Piotr zna już na pamięć te numery tabel, a teraz wszystko pozmieniali. No teraz mi dłużej przyjdzie, bo jak egzaminowałem, to można powiedzieć, na co dzień byłem z tym i na bieżąco. W tej chwili, no już tak na bieżąco nie, oczywiście czytam, wdrażam się i na pewno na pamięć tych poszczególnych punktów już tak perfekcyjnie znał nie będę jak kiedyś, gdzie przez 8 lat, można powiedzieć, to doświadczałem, szlifowałem i korzystałem z tego, tak? No, ale to przecież. To nie na tym rzecz polega, żeby znać na pamięć. Oczywiście wszystkiego też nie znałem na pamięć. Znało się na pamięć te najbardziej charakterystyczne i które najczęściej się używało, tak? Czy egzamin wewnętrzny jest taki sam jak egzamin państwowy? Powinien być taki sam, tak. Powinien mieć te same rygory. Natomiast no, każdy z nas, ja wiem, że w różnych ośrodkach. Biorąc pod uwagę też umiejscowienie też ośrodków, organ nadzoru też w różny sposób wymaga. Natomiast tak, u mnie jest identyczny jak z egzaminem państwowym. Mogę zadać pytanie? Proszę bardzo. No to odwróćmy teraz troszeczkę rolę i zadam pytanie odnośnie wyboru szkoły. Pan jest właścicielem szkoły jazdy, więc zapytam, czym powinno się kierować, wybierając szkołę? Bo szkół jest dużo. Jak przeczytałem sobie takim wykładowcom, czy tym osobom, która będzie uczyła, może zostać osoba przypadkowa. Wystarczy, że będzie miała tam prawo jazdy odpowiednią ilość czasu, nie wiem, chyba krótko, 2 lata już w tej chwili wystarcza. No i. Nawet, przepraszam, i nawet te 2 lata, to te prawo jazdy może leżeć w szufladzie i ktoś może w ogóle nie jeździć. I ja Jak uważam. znaleźć tą szkołę właściwą? No bo jest ranking. Na zdamyto.pl jest ranking. Ja jestem z Warszawy, no to łatwiej mi, ja mam wybór, ale inne miejscowości są. No, te prawo jazdy nie jest tanie, umówmy się, realnie do zarobków nie jest to tanie. 30 godzin to jest mało, trzeba dokupić kolejne godziny, pewnie realnie 5000 zł. Dużo jak na polskie realia. Jak wydać te pieniądze dobrze? Tak, żeby no, samemu przykładając się, mając odpowiednią determinację, mieć szansę na to, żeby trafić na kogoś, kto potrafi przekazać w sposób właściwy to, co powinien przekazać, żeby była szansa na nauczenie się. Co, czym się kierować?
No, Czy ze szkołą podpisuje się umowę? Mówimy tutaj o zmianie instruktora, jak nie ma chemii. No ale często gęsto instruktorów dwóch, trzech, tamten drugi, który mógłby być, to tylko w godzinach rannych, kiedy nie pasuje. Na co zwracać uwagę w momencie, kiedy dokonuje się tego wyboru szkoły, żeby sobie nie strzelić w kolano na samym starcie, mieć szansę na to, żeby zmienić tego instruktora, jak nie ma chemii, jak to nie jest ten? Jak to robić? Na pewno z naszego środowiska, mówię z naszego, no, tego potencjalnie, gdzie szukamy szkoły i tak dalej, ktoś już prawo jazdy zdawał, tak? I najlepsza opinia to jest opinia po prostu osób, które już tam były, już to doświadczyły, bo tak to my się możemy bardzo łatwo, znaczy pięknych reklam, ewentualnie poczytać i tak dalej, nie? Troszeczkę również starostwa powiatowe, urzędy miasta publikują pewne statystyki, nie? Także to też powinno dawać coś do zrozumienia i taka informacja powinna być dosyć kluczowa. Ale również bezpośrednio rozmowa na jakich zasadach, na jakich warunkach oferuje, jak instruktor, że tak powiem, jest dyspozycyjny. Faktycznie, no, ile faktycznie trwa ta jazda w ruchu drogowym, czy to jest 40 minut, czy 45, czy 50, czy jednak 60 minut, czy w tym czasie to czasem nie jedziemy na myjnie i nie myjemy jeszcze samochodu w czasie nauki jazdy i automatycznie już te 10-15 minut zabieramy kursantowi. I tak dalej, i tak dalej. No, ja na przykład staram się takich rzeczy absolutnie nie robić. Nawet unikam tankowania podczas nauki jazdy, choć zdarzało mi się już kiedyś, gdzie kursant mi się pyta, czy ewentualnie podjedziemy na tankowanie, czy mógłby mnie pan również tankowania nauczyć. No i wtedy na jego prośbę również takie rzeczy robimy. Na ogół zawsze tą jazdę wydłużam o te 5-10 minut, tak żeby to była faktyczna, pełna godzina jazdy, a nie jakieś tam czynności poboczne. Na ogół młodzi ludzie przychodzą, 18-19-latkowie w swoim środowisku, w szkole też przecież rozmawiają, że on był tu, ktoś inny był gdzieś indziej i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że tutaj ta, tak jak powiem, poczta pantoflowa powinna chyba najwięcej tutaj zadziałać. A tak, zanim ja coś ze swojego ogródka dodam, Piotr, czy zdarzało się tak, że inaczej, czy ty wiesz, jaką szkołę ukończył dany kursant? Że przychodzi tutaj Daniel i on przychodzi z takiej i takiej szkoły i Piotr już... Ja już no wiem, ja muszę, znaczy, ale masz na myśli do mnie jako do instruktora? Czy do egzaminatora. Czy ty jako egzaminator miałeś informację, kto jaką szkołę ukończył? Kiedyś tak, dlatego że jeszcze dawno, dawno temu były dokumenty papierowe i na tych dokumentach papierowych egzaminator tam musiał się podbijać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w tej chwili jest to elektronicznie, wszystko załatwiane w systemie. Nie ma takiej potrzeby i egzaminatorzy, akurat z pułapu egzaminatora, przynajmniej w WORD-zie katowickim, nie mają do tego dostępu. Ale czy po stylu jazdy, po poziomie wyszkolenia, już mniej więcej orientuje się, po jakiej szkole mógł tutaj tak. coś przejść? Oczywiście, oczywiście, że tak. No właśnie. Oczywiście, że tak. Tak, jeżeli osoba przychodzi anonimowo i tak dalej, nie, i niekiedy na samym końcu już. Kiedy już ogłosiłem wynik egzaminu i tak dalej, niekiedy się pytałem, którą szkołę kończyłeś, nie? No to tak niekiedy można sobie dwie, trzy szkoły takie wybrać i jak mi ta osoba mówi, to ja mówię, no nie ma się co dziwić. Nie chcę, żeby to zabrzmiało źle, ale w sezonie motocyklowym mieliśmy kilka takich sytuacji, kiedy egzaminator pod koniec, dzisiaj był bardzo ładny przejazd. Czasem mówię, dzisiaj był najlepszy na motocykl. Najlepszy przejazd w ciągu dnia. A gdzie pan się uczył, nie? No tu i tu. A, no.
Wiadomo. Czyli u mnie, czyli w naszej szkole, Więc po stylu jazdy widać, kto gdzie się uczył, jak to uczy. Ale teraz odpowiadając na Twoje pytanie, jak wybrać? Przede wszystkim wybierz sobie instruktora. Piotr powiedział, że ludzie mają prawo jazdy już zrobione, nie? Można popytać się, kto uczył Cię w nauce jazdy, tak? I iść do tego instruktora, który pracuje w tej szkole. Mówisz o zmianie szkoły nauki jazdy. To też potwierdza się to, co mówią koledzy na innych live'ach, że jak wybrać dobrą szkołę nauki jazdy. Absolutnie nie mogę powiedzieć, że szkoły jednoosobowe, które mają biuro, wszystko w samochodzie, to jest jednoosobowa szkoła, jest telefon w samochodzie, to są szkoły złe. No, są szkoły dobre, ale musisz mieć na świadomość tego, że jeżeli idziesz do szkoły jednoosobowej, to zmiany instruktora nie będzie. Bo jest jeden instruktor, który jest wykładowcą, właścicielem, kierownikiem, sekretarką i jeszcze instruktorem. I tam już nie zmienisz. Rozumiesz? To, co ludzie piszą na Facebookach, na tych opiniach, to często są opinie moderowane, nie? No bo weź napisz tutaj, Karolina. Fajnie było, nie? Weź napisz. Grzegorz, ja prawie co tydzień dostaję SMS-a albo maila z informacją, czy chętnie dodamy Wam pozytywnych opinii i tak dalej. No, ja powiem tak, O, no, za kasę. za kasę, no A ale jak? to mnie normalnie tak obrzydza, bo to jest po prostu chamskie. No i nic więcej, bo bym musiał tutaj być może się jakieś niecenzuralne rzeczy powiedzieć i tak dalej. Także tutaj często to, co jest napisane, to w wielu sytuacjach, a jeżeli ktoś się pod tym jeszcze nie podpisuje, bo jeżeli ktoś to robi, że tak powiem, nie wiem, tam na Facebooku i tak dalej, no to jest to osoba identyfikowalna, nie? Natomiast jeżeli ktoś to robi anonimowo i tak dalej, no to wszystko możemy napisać, nie? I dobrego, i złego. Wiesz, warto popatrzeć na to, jak jeżdżą samochody. Jeżeli to są samochody, które tak widać na oko, one były wcześniej przystankami autobusowymi, zostały sklepane do konsystencji samochodu szkoleniowego, tam zderzek od jednego, drzwi od jednego, coś tam jakieś poobijane samochody, to źle świadczy o szkole nauki jazdy. No, zdarzają się dzwony w nauce jazdy, ja wiem, nie? No ale jeżeli właściciel nie dba o jakość narzędzi pracy, to nie dba o swoich klientów, nie? No słabo to wygląda. Wracając do szkolenia motocyklowego. No sorry, no jeżeli kursant jeździ w krótkich rękawkach przez miasto, w krótkich spodenkach, bez ochraniaczy, albo w ogóle jakkolwiek ubrany, ale bez ochraniaczy, to też bardzo źle świadczy o takiej nauce jazdy. No, dzisiaj widziałem instruktora, który miał słuchawki w uszach, bo sobie kurde muzyki słuchał. To nie jest turystyka. Turystykę to samo możecie uprawiać już wtedy, kiedy nie odpowiadacie za kogoś i tak dalej. Natomiast tutaj rygor powinien być pewien zachowany. Uczę jazdy mniej więcej w bardzo zbliżonych warunkach i w stroju bardzo zbliżonym, kiedy on będzie musiał iść na egzamin. No. A tak jak mówiłeś, kategorię A. Wiele osób zostało po prostu odsyłanych do egzaminu, nie zostało dopuszczonych, i później były O. wielkie pretensje do egzaminatora, że on się czepia. Tylko ja mam pytanie, to co ten instruktor zrobił przez tyle godzin, że nie przygotował tego kursanta, że on musi na egzaminie, ale to nie tylko na egzaminie, podczas nauki jazdy mieć to i to. Że on musi mieć długie spodnie, że on musi mieć ochraniacze i tak dalej, nie? Takie krótkie pytanie. Jak przygotować się do egzaminu teoretycznego? Pyta Natalia. Tak więc zacznijmy może od teorii. Egzaminy teoretyczne też prowadziłeś. Widziałeś wiele tych nieszczęść, oblanych egzaminów. To znaczy tak, ja mam w tej chwili takiego kursanta, który że tak powiem, eksternistycznie próbuje zdać egzamin i to jest chyba najdłużej zdający, przy czym on w swoim świecie żyje i absolutnie nie da sobie nic przetłumaczyć, bo już oferowałem nawet jakieś tam konsultacje i tak dalej. Cały czas twierdzi, że brakuje mu jednego punktu, nie? Tylko jak ja mam podgląd, ile on tych egzaminów zrobił i jakie punkty uzyskał i tak dalej, to on chyba tylko na 40 czy 30 kilka zestawów egzaminacyjnych, które zrobił, to tylko po prostu z pozytywnym wynikiem zaliczył jeden. Z ostatnich pięciu nie zaliczył żadnego. No to o czym my będziemy mówić?
Jeżeli ja nie rozumiem pewnych pytań i nie wiem, jak na nie odpowiedzieć, i można powiedzieć w domu, to ja się tylko ocieram o 68 punktów, to jeszcze to nie jest poziom, który ci gwarantuje zdanie egzaminu. Dlatego, że pójdziesz na egzamin i jakieś jedno czy dwa pytania nawet musisz zostawić na stres, który to stres dopada każdego z nas. Ja zawsze mówię, jeden błąd to możesz popełnić, bo czegoś nie wiedziałeś. Drugi błąd to jest na stres. Nawet jeżeli będziesz miał 6 punktów, to i tak 68 uzyskasz. Natomiast jeżeli pozwolicie sobie, że będziecie tych błędów mieli sporo, no to nie oszukujcie się. To jeszcze chyba nie jest czas, żeby przystąpić do egzaminu teoretycznego. Natomiast trzeba dobrze wykłady przerobić i zwrócić uwagę szczególnie na te wykłady, które świadczą o naszym bezpieczeństwie, czyli krzyżówki, znaki, światła, mam na myśli sygnalizację świetlną i tak dalej, nie? Bo tych pytań jest najwięcej na egzaminie. Oczywiście jest kilka pytań technicznych, natomiast tutaj, jeżeli chodzi o te techniczne pytania, jeżeli ktoś nawet nie ma jakichś tam skłonności technicznych, to po prostu trzeba wykuć na pamięć i je odpowiedzieć tak jak powinno się odpowiedzieć. Piotr powiedział coś niezwykle ważnego. Czasami nie rozumiecie pytania. Nie rozumiecie pytania, bo nie macie teorii ogarniętej. Ciężko jest rozwiązać test, nie rozumiejąc, nie znając, nie mając w głowie tej teorii. Ale słuchajcie, baza egzaminacyjna odzwierciedla tylko mały wycinek teorii, którą musicie wykorzystać potem na egzaminie praktycznym, bo na egzaminie praktycznym wykazujecie się umiejętnością stosowania teorii w praktyce. Baza egzaminacyjna malutki wycinek teorii tylko sprawdza. Dużo więcej jest na etapie egzaminu praktycznego, ale jeżeli już przygotowujemy się do egzaminu, to w pierwszej kolejności to trzeba sobie ogarnąć gdzie to jest? Tutaj. E-kurs. W e-kursie macie materiał do kursu nauki jazdy, przepisy wytłumaczone, skrzyżowania i tak dalej, i tak dalej. Pytania kontrolne z bazy egzaminacyjnej. Najtrudniejsze są od razu. Później ogarniamy naukę dziełami. Zobaczcie, tutaj mamy trzy działy. O trzecim dziale nie będę mówił, to są pytania dodatkowe, takie poza konkursem, ale pierwszy dział, pierwsza część, druga część. Pytań w bazie egzaminacyjnej, działów w bazie egzaminacyjnej, to jest część podstawowa, to są tylko działy. Jest tyle działów, jest tyle, ile jest pytań, tyle, ile jest pytań w teście na prawo jazdy, czyli 32 działy. System losuje po jednym pytaniu z każdego działu. Pułapka, w którą osoby wpadają, egzaminowane, polega na tym, że klepią testy na prawo jazdy. Słuchajcie, w bazie jest, powiedzmy, nie wiem, 3000 pytań, w teście jest 32 pytania. Pytania są losowane z powtórzeniami. Im więcej testów robicie, tym macie mniejszą szansę na wylosowanie nowego pytania, bo ciągle mielę wam stare pytania. I ile poznacie pytań? 500 robiąc testy na prawo jazdy? Max, więcej nie poznacie. W bazie egzaminacyjnej, tutaj nazwamy to, macie, no pytania przez skrzyżowania, macie uzasadnienia takie graficzne, łatwiej rozkminić sobie te skrzyżowania, to co jest tutaj na dole, to jest to, co jest tutaj na górze w filmie, plus jeszcze wytłumaczenie, które trzeba przeczytać do tego pytania. Więc musimy przerobić całą bazę egzaminacyjną od początku do końca. Wszystkie działy, wszystkie pytania, klikać uzasadnienia, czytać, co to nam tutaj wytłumaczyli i na dole jeszcze, szczególnie do skrzyżowań, używajcie tego, macie grafiki pomocnicze. Tutaj na dole znacznie łatwiej jest zrozumieć, o co chodzi na tym skrzyżowaniu, niż tutaj na tym filmie, prawda? Ale tutaj kluczem do sukcesu jest po pierwsze przygotowanie do egzaminu tak po prostu teoretyczne, żeby rozumieć te przepisy, chociaż nie tylko przepisy, bo jest znacznie więcej na egzaminie niż tylko przepisy, a po drugie trzeba poznać całą bazę egzaminacyjną od początku do końca, nie ma innej opcji. Połowa ludzi, słuchajcie, oblewa egzamin teoretyczny, przy którym znane są wszystkie pytania, a najnowsza statystyka, o której zasłyszałem, Piotr, z pewnego źródła, 28% zdaje egzamin na kategorię B. No to ja powiem ci, zdradzę ci tajemnicę, rok 2023 w ośrodku szkolenia Ekspert za pierwszym podejściem teorię zdało 86% kursantów.
86% kursantów, słuchajcie, to jest kosmos kompletny. No, dzisiaj albo jutro na Facebooku ukaże się post, natomiast 78% z egzamin praktyczny za pierwszym razem. Piotrek mi wysyła czasami te pisma ze statystyką, ja w samochodzie jestem, to mi oczy na podłogę wypadają. Tylko kursant, jeżeli zaczyna się uczyć, to w każdej chwili wie, że jeżeli któregoś pytania nie rozumie, czy jakiejś partii materiału, to najwyżej robi screen z ekranu i wysyła, a jak nie, to pisze do mnie. I ten kursant od, można powiedzieć, pierwszej lekcji ma swojego opiekuna i on do tego opiekuna nie może się bać zadzwonić, nie może się bać napisać SMS-a, raczej piszemy, dlatego że jak ja jeżdżę, to raczej tych spraw nie załatwiam, a na ogół z kursantami często się łączę w godzinach wieczornych, koło godziny 18, 19, 20. No, oni też wtedy nie są być może w szkole i łatwiej nam wyjaśnić. Niekiedy dobrze wiesz, Grzegorz, z praktyki, że wystarczy kogoś nakierować na odpowiedni tok myślenia i rozumowania, prawda? I wtedy wszystko zaczyna się otwierać i wszystko zaczyna być jasne, prawda? No, niektórzy kursanci na przykład mieli, to już jest standardowo, policjant, jazda na suwak, tramwaje, no i niekiedy sygnalizację świetną. Ale i ja niekiedy, będąc na placu manewrowym, po prostu bawię się w policjanta, staję przed tym samochodem, no i zaczynam wymachiwać tymi łapkami i pokazywać, jak policjant stoi, kiedy jest odpowiednik czerwonego, kiedy zielonego, a kiedy żółtego światła i tak dalej, i tak dalej. I wtedy zdecydowanie łatwiej jest pewne rzeczy jest zrozumieć, nie? Po pierwsze, i jeszcze jedna uwaga, jak zaczynamy pytania czytać, to najpierw czytamy treść pytania, później uruchamiamy sobie filmik, jeżeli oczywiście jest ilustracją do tego pytania, później jeszcze raz czytamy pytanie i dopiero później udzielamy odpowiedzi. Natomiast ponad połowa kursantów za pierwszym razem co robi? Jak mu się pytanie pojawi, to już otwiera filmik. I tak prawdę mówiąc, to on nie wie, co na tym filmiku ma szukać. Czy on ma szukać ewentualnie samochodu z prawej strony, czy znaku jakiegoś i tak dalej, bo on jeszcze nie przeczytał tej treści, tak? Zobaczcie, to wygląda tak. Ja otwieram nowe pytanie za chwilkę. Następne pytanie. 20 sekund macie na to, żeby przeczytać treść pytania. Czytamy treść pytania. Zostało nam jeszcze 10 sekund. Czy za tym znakiem wolno ci przekroczyć prędkość 35 na godzinę? Czas mija, odpala materiał wideo czy zdjęcie. Jest film. I teraz leci 15 sekund na to, żeby udzielić odpowiedzi. I teraz ja zrobię to następne pytanie jeszcze raz, tylko zrobię źle, tak jak robi większość ludzi. Następne pytanie i od razu dają start. Co się dzieje? Już jest 15 sekund. Nie ma tych 20. I on ogląda film, czyta pytanie. Czy kierując zespołem, Jezus Maria, czy kierując zespołem pojazdów, żebyś w temacie całkowitej powyżej 3 tony jest obowiązany o zakazie występu? I następne pytanie poszło. Rozumiecie? 20 sekund straciliście. Więc najpierw czytamy treść pytania, dopiero później klikamy start, ewentualnie czekamy, aż system sam odpali klip multimedialny. Widzieliście różnicę? Wszyscy się zgadzamy? To tak z poprzedniego live'a. Czy wszyscy się zgadzamy? Panie Piotrze, proszę wymienić najczęściej popełniane błędy na egzaminach praktycznych kategorii B. Ojejku, no w tej chwili to trudno by mi było powiedzieć. Chyba się sytuacja nie zmieniła, ale najczęściej popełniane błędy to już mówię, około 30% kursantów nie wyjeżdża z placu manewrowego. Zobaczcie, około 30%. No, około 30% nie wyjeżdża z placu manewrowego. Czyli na 10 osób, 3 osoby oblewają egzamin na placu manewrowym, nie? Na tym. I to jest właśnie z różnych względów, nie? Najczęściej to jest po prostu jazda, zadanie numer 2, jazda pasem ruchu do przodu, a następnie do tyłu. Czyli albo najechanie na linię, albo zatrzymanie się, albo jazda nie na prawidłowych światłach, albo najechanie na pachołek, tyczkę i tak dalej, nie?
na ten. Ewentualnie również zadanie numer 6, a trzecie z kolei, to, czyli ruszanie na wzniesieniu, nie? Bo nie dodaję gazu albo zbyt szybko puszczam sprzęgło i w tym momencie samochód mi gaśnie. Także to jest 30%, plac manewrowy. To jest bardzo dużo, bo ja uważam, że w ubiegłym roku u nas na 120 chyba 6 osób, tylko 8 osób nie wyjechało z placu manewrowego. Uważam, że to, o te 8 osób za dużo. Pana Piotra kolega Jarek powiedział kiedyś bardzo fajną rzecz na etapie przygotowania do jazdy. 80, czyli tam fotel, lusterka, wiecie. 80% ludzi, jeżeli oblewa tą część zadania, to 80% ludzi oblewa, nie zgadniecie na czym. Drzwi sobie, kurczę, nie domykają. Kontrolka czerwona jest, nie? Nie widzą tego. Natomiast później, jeżeli chodzi o ruch drogowy, to najczęściej to jest właśnie niezatrzymanie się na stopie, wymuszenie pierwszeństwa przejazdu poprzez nieupewnienie się i to w różnych sytuacjach, czy to na parkingu, czy to na skrzyżowaniu, czy to podczas zawracania z wykorzystaniem biegu wstecznego, ewentualnie z wykorzystaniem infrastruktury po jednej lub po drugiej stronie. Ale czasami się zdarza również, że przejechanie na późnym żółtym świetle albo nawet i na czerwonym, próba wjazdu na skrzyżowanie, niezatrzymanie się na strzałce warunkowej przy skręcie w prawo, przynajmniej u nas w Jastrzębiu tylko są do skrętu w prawo, ale wiem, że w innych miastach również są inne, w innych kierunkach, czy w lewo też te strzałki. Także to są najczęstsze. Kolizyjny tor jazdy najczęściej właśnie podczas parkowania, czyli jak wyjeżdżam już z parkowania prostopadłego, nie wysunę na prostych kołach samochodu do tyłu, tylko zaraz zaczynam kierownicą kręcić i w tym momencie egzaminator naciska pedał hamulca i ze względu na potencjalne stworzenie zagrożenia kolizji drogowej, egzaminator przerywa egzamin. Tutaj Barbara o coś pyta, a ja rozwinę to, co ty powiedziałeś. Bardzo często nie wiecie, czym jest nieustąpienie pierwszeństwa, bo generalnie tam kojarzycie, że jeżeli ktoś hamuje, nie, to już no, wymusiłem pierwszeństwo, jest nieustąpienie. Ale to jest tylko połowa prawdy. Właściwie to 1/3 prawdy tylko, bo nieustąpienie pierwszeństwa, czyli wymuszenie pierwszeństwa jest wtedy, kiedy zmusimy kogoś do istotnej zmiany prędkości, czyli ktoś musi hamować albo przyspieszać, uciekając od nas, ale dodatkowo jeszcze nieustąpieniem jest wtedy, kiedy nasze zachowanie na drodze zmusza kogoś do zmiany pasa ruchu. I teraz to, co powiedział Piotr, że egzaminator po pierwsze hamuje wam na egzaminie, chociaż wy uważacie, że wy byście zdążyli. Błąd pierwszy z tabeli błędów polega na tym, że jeżeli wasze zachowanie może skutkować wypadkiem lub kolizją, to już macie egzamin przerwany. Egzaminator nie będzie czekał, aż sypniecie w jakiś samochód. On wciśnie hamulec, on poczuje się zagrożony. Macie przerwanie egzaminu, ma do tego prawo egzaminator. Po drugie, wasi instruktorzy, pewnie nieraz tak się zdarzyło, że wyjeżdżacie z podporządkowanej, nie, i on wam hamuje, nie, przecież zdążyłbym, nie? No okej, spoko, zdążyłbyś, nie uderzyłby w ciebie ten samochód, ale instruktor ocenił prędkość pojazdu nadjeżdżającego, odległość tego pojazdu i on uznał, że jeżeli wy wyjeżdżacie z drogi podporządkowanej, to ten pojazd, który jest na drodze z pierwszeństwem, on zaraz zmieni pas ruchu, wyprzedzi was i też będzie nieustąpienie. Wyście wyjechali z podporządkowanej, a ten na drodze z pierwszeństwem zobaczył was, włączył lewy kierunkowskaz i was wyprzedza. Koniec egzaminu, dlatego wam hamują. Do tej sytuacji, którą w tej chwili omówiłeś. Ja jak widzę, że jest sytuacja w miarę bezpieczna, to pozwolę wyjechać temu kursantowi, tylko za chwilę każę mu spojrzeć w lusterko i zapytam go się, czemu ten samochód tak szybko do nas dojechał i musiał hamować. Ja też tak robię. Albo popatrz, ten bus, tu dzisiaj było. Oczywiście, ten bus. Oczywiście później otworzę okno, ręką przeproszę tego, który za nami jedzie. Tak, tak. Ale właśnie pozwalam to, co ty powiedziałeś, a ja bym przecież zdążył. To ja niekiedy pozwalam kursantowi właśnie tak się zachować, tylko pokazuję mu, że to, co ty mówisz, żebyś zdążył, to jakie ma to konsekwencje? Tak, i pokazuję mu, że wymuszenie to nie znaczy, że doprowadziłbyś do kolizji. Nie. Tak. Bo niektórzy po prostu interpretują to wtedy, no przecież nie doszło do kolizji i tak dalej. A to już by było za późno.
Ja zabieram kursantów do WORD-u, tam tłumaczę co i jak, gdzie tam co robimy i potem zabieram pod samochód egzaminacyjny i stajemy, tam nie można wchodzić, a wchodzimy tam na krótko pod samochód i pokazuję, tu jest jedna kamera, druga, trzecia, z tyłu czwarta, nie? Cztery kamery biorą cię, znaczy trzy, bo ta z tyłu pokazuje tylko z tyłu sytuację. I jeszcze mikrofon. No to sorry, no wszystko się nagrało. Do przejazdu kolejowego dojeżdżasz, patrzysz przed siebie, no, kamera zarejestrowała. Nie upewniłeś się możliwości wjechania na przejazd kolejowy. Dziękuję, do widzenia, ptysiu. No, tak jest. To jest egzamin państwowy. Odpowiemy Basi, ty na cenie egzaminowałeś chyba. Nie, na cenie nie egzaminowałem i ja akurat tutaj się nie. Tu widzę. Ale czekaj, Basia. Jaka jest rada dla egzaminowanych, żeby nie ulegali emocjom? Jakim emocjom? Emocjom, które wywołują kierowcy jadący za nim. Taki sobie kursant jedzie powoli, on chce zrobić to dokładnie, dobrze, więc zatrzymuje się na tej Dobrze, ale drodze. to masz na myśli powoli, bo wiesz co, bo ja znam te natężenie. Ja jadę wolno, bo jadę bezpiecznie. Wolno to nie znaczy bezpiecznie. Powolno to mogę być zawali drogą i tak dalej. Miałem dzisiaj właśnie taką kursantkę, która w pewnym momencie nie ma, pusta droga jest i tak dalej, ale ona zwalnia tą prędkość i już jest 34, 32, 30 i tak dalej, i tak dalej. Pytam się dlaczego. No bo ja wolę jechać bezpiecznie. To nie ma nic wspólnego z tym bezpiecznie. Pusta droga, nie jest ślisko, jest czarno i tak dalej, przed nami nic nie ma. Nie, to nie jest bezpiecznie. Takie zachowanie egzaminator momentalnie potraktuje jako po prostu nieprawidłową jazdę, niezgodną z techniką kierowania pojazdem. Ja na drodze nie mogę się poruszać tak, jak mi jest wygodnie. Nie. Jak natomiast natomiast nie umiem się poruszać tak, jak wielu i wszyscy i tak dalej, to po prostu nie wyjeżdżam na tą drogę. Czyli Czyli kojarzysz tego generalnie gościa, Mariusz? Kojarzysz tego gościa? mam kilka książek jego, tej akurat nie. Słuchaj, dwie ważne rzeczy powiedział Clarkson, to co powiedział Piotr. Jazda zbyt wolno jest niebezpieczna, a druga, użycie sygnału dźwiękowego przez jednego kierującego jest najczęściej sygnałem jego bezradności. On nic nie może więcej zrobić, tylko zatrąbić na ciebie. To jest jego problem, nie No twój. tak, właśnie, jak nie ulec temu, no to powiedzmy, że ta prędkość jest właściwa, jest dostosowana, ten kierujący nie jest zawali drogą, ale ten za nim jest kimś, kto jeździ wiele lat i jemu to przeszkadza, dla niego za wolno, on impulsywnie odreagowuje, trąbi i co robi ten kursant? On się Mimo się denerwuje, to miej. wjeżdża. Nie każde trąbienie jest uzasadnione. Przepraszam, no chciałoby się tutaj powiedzieć jakieś takie ostrzejsze słowo, są nadwrażliwi i tak dalej. Mi się na egzaminie też to już kiedyś zdarzyło, że całkiem ta osoba zdająca wcale nie tamowała ruchu i tak dalej. Ktoś nas tam podjechał na parking i mówi: jak baranie uczysz, nie? Ja tylko powiedziałem, no troszeczkę grzeczniej i spójrz sobie na tą naklejkę, że jest to egzamin państwowy, a nie nauka jazdy. A po drugie, no to zapomniałeś, jak ty się uczyłeś, że nie wszystko być może od początku ci wychodziło i tak dalej. Także zdarzają się takie, ale powiem szczerze, nie ma tego dużo. Nie. Nie Mariusz, ma ja już się na to uodporniłem. Wy też bądźcie odporni na takie rzeczy. z pełnym szacunkiem i cierpliwością wielu kierowców, że tak powiem, się odnosi. Być może w Warszawie nie, no bo to różnie bywa, ale na prowincji. OSK widzą wyniki moich egzaminów państwowych. A po co? A jaki jest sens tego? A czy egzaminator widzi, za którym razem osoba zdaje? No ale widzicie, non-stop się te pytania pojawiają i ja nie wiem, co chcecie przez to uzyskać? Może im jest wstyd, nie? Że idą kolejny raz, kurczę, do tego WORD-u. Słuchaj, Piotr, bo niektórym jest wstyd, naprawdę. Ale Oblałem raz, oblałem ja drugi, powiem mówię, ci ja się wstydzę i idź do tego WORD-u. z własnego doświadczenia taką sytuację. Jadę z dziewczyną gdzieś koło 20 kilku lat, jedzie koncertowo. Gdyby to nie był egzamin, to byś pomyślał, że po prostu masz do czynienia ze starym kierowcą. Naprawdę.
No i jak już żeśmy przyjechali i tak dalej, gratuluję, ja jej gratuluję, no mówię, że za pierwszym razem i tak dalej. A ona nie. To był mój 9. egzamin. Ja mówię, a to co się stało? No i wtedy tak rozmawiamy, nie? A ona mówi, ja po raz pierwszy z placu manewrowego dzisiaj wyjechałam. No. No. No to... Są osoby takie, które po prostu tak sparaliżuje stres i tak dalej, a tu jechała koncertowo i nigdy bym nie pomyślał, że to był jej 9. egzamin. Mariusz, mi teraz z tego sezonu są. Egzaminatorowi naprawdę do niczego to nie jest potrzebne, żeby oglądać i tak dalej. Egzaminator was ocenia nie za ilość podejść, tylko za to, co wy mu dzisiaj zaprezentujecie. I to może być wasz setny egzamin i naprawdę to nie ma żadnego wpływu ani na plus, ani na minus, a to może być tak samo pierwszy egzamin. Bzdury ktoś kiedyś puścił w internet i tak dalej, że egzaminatorzy za to, że oblewają, to dostają kasę. Bzdury. Większej bzdury nie słyszałem, a te bzdury chodzą po kraju i niektóre, że tak powiem, nie wiem, portale czy czasopisma i tak dalej, to powtarzają. Nie ma większej bzdury jak właśnie to. Tak samo jak jeżeli podstawiamy samochód nauki jazdy na egzamin, to egzamin jest trudniej zdać, bo egzaminuje się trudniejszą trasą. Bzdura kompletna. Ale Mariusz, ja w tym roku miałem dwie osoby, które jeździły no, koncertowo, naprawdę przepięknie jeździły. Z nimi się jeździło dwie kobiety, jak nie wiem, no jak z koleżanką, one przepięknie jechały. Obie oblały egzamin za którymś tam kolejnym razem, bo emocje wzięły górę. Ale jeżeli są problemy jakiejś natury emocjonalnej i widzę to, że no coś tam powie blokuje, no to ja proponuję wizytę u psychologa, nie? Tam pogadać, on tam swoje narzędzia ma, jakieś tam sztuczki podpowie. No i z doświadczenia wiem, że takie osoby, które wracają potem od poradni psychologicznej, tam godzinę sobie pogadają. Jakoś inaczej patrzą na to wszystko, jest im łatwiej, nie? Więc jeżeli macie jakieś blokady takiej natury emocjonalnej, psychicznej, to warto rozważyć taką możliwość. Czy jeżeli nie czuje się. Będziecie na pewno mocniejsi psychicznie, jeżeli sami zobaczycie, że wiele rzeczy wam wychodzi. Bo niekiedy po takiej jeździe jazda była bardzo ładna, być może jakiś jeden element nie wyszedł i osoba robi z tego problem. No to ja odwracam sytuację. To wtedy zadaję pytania: jak wykonałaś zawracanie? No ładnie. Jak wykonałaś jedno parkowanie, drugie parkowanie, trzecie parkowanie? No ładnie. Jak przejechałaś na tamtym skrzyżowaniu, na tym rondzie i tak dalej? No ładnie. No to jednak coś potrafisz, tak? A jeżeli ktoś tylko i wyłącznie widzi same negatywne rzeczy i będzie się biczował tymi negatywnymi, jakimiś drobnymi, niekiedy bardzo drobnymi usterkami. Ja wam coś powiem, ja niekiedy mam takich kursantów, którym później mówię, że dobrze, że nie jesteś egzaminatorem, bo gdybyś był egzaminatorem, to u ciebie nikt by nie zdał, bo samochód zaparkowała, czy zaparkował, delikatnie, lekko tylko skręcony ten samochód jest albo w jedną, albo w drugą stronę, i ta osoba już chce robić korektę, bo ona chce idealnie i tak dalej. Dobrze, ale pozwól, i mi się na egzaminie też to zdarzało, że osoba mówi, że będzie korektę robić. Ja mówię, ale co chcesz korygować? Pozwól, daj mi ocenić tą sytuację. I wtedy ja mówię, tu jest zaparkowany w mojej ocenie prawidłowo. Jeżeli chcesz, rób korektę. A nie, to jak pan mówi, że jest prawidłowo, to w porządku i tak dalej. No wtedy wyjeżdżamy na... Jeśli nie czuję się na siłach wyjechać z placu, czy mogę zażądać, by tam poćwiczyć, aż ja zdecyduję, że czuję się silna i możemy wyjechać na miasto? Tu chodzi o egzamin, czy chodzi o kurs? Bo na egzaminie to nie. Wykonałaś zadanie egzaminacyjne i lecisz na miasto. Kasia, to Barbara napisała, nie? To ja zadaję pytanie. Chcesz decydować za instruktora, co on ma robić i w jakiej kolejności? A ja ci zdradzę jedną tajemnicę.
Ja nigdy nie zaczynam pierwszej jazdy na placu manewrowym, bo plac manewrowy jest bardzo trudny. Miasto. Ja zawsze zaczynam na ustronnej drodze, gdzie na wprost będziemy mogli po prostu delikatnie popuścić sprzęgło, ruszyć, zatrzymać się, zmienić z jedynki na dwójkę, być może na trójkę, później zredukować, znów zatrzymać się i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie nigdy żadnej jazdy nie zaczynam na placu manewrowym. Na plac manewrowy, jeżeli ktoś już fajnie sobie radzi, to ja być może wjeżdżam na trzeciej, czwartej, piątej jeździe. Natomiast nigdy nie zaczynam. Ja dzisiaj pomyliłem kursantów, wiesz. No i przygotowywanie do jazdy tam ustawiłem na łuku. No i tłumaczę, jak zrobić łuk. Ze swojej perspektywy pokazałem mu, jak tam jechać. Dobrze, cofamy. Tu patrz na tą linię. Dobrze, bardzo dobrze. Cześć, a która to jest twoja jazda? A on mówi druga. O kurczę. Na drugiej jeździe żeśmy łuk dobrze zrobili, nie? Ale ogarnął chłopak. Tak, no zdarza się oczywiście, ja też tak niekiedy jestem zdziwiony, natomiast tak. No. To się śmieliśmy obaj, że kurczę, druga jazda, już latasz. Najczęstsze błędy na kategorię A, Weronika pyta. Taka ciekawostka. Piotr kiedyś egzaminował na kategorię A 6 grudnia. No była pogoda. Tak. Moto Mikołaj. Ale w październiku też odwołałem egzaminy ze względu na to, że był szron i było ślisko. Także w połowie października odwołałem, a już kiedyś 6 grudnia na Mikołajki jeszcze egzaminowaliśmy. Natomiast no, najczęstsze błędy, brak panowania nad motocyklem, jeżeli chodzi przede wszystkim plac manewrowy. Więcej tu na ten temat Grzegorz może powiedzieć, bo Grzegorz cały czas uczy i widzi, co największe problemy stwarza. Natomiast jeżeli chodzi o ruch drogowy, to przy kategorii A najczęściej przychodzą już osoby, które jeżdżą samochodem. Także te osoby mają obycie z ruchem drogowym i tam na ogół większych problemów nie ma. No, chyba, że się zagapi gdzieś tam i tak dalej, no ale to tak jak również przy jeździe samochodem. Weronika, przede wszystkim tak zauważyłem, bo miałem kilka osób, które jeżdżą konno, nie? Ja w ogóle jak stanę na motocyklu, to ja im mówię, jak mają siedzieć, jak tam stopy trzymać, jak uda, jak ze zbiornikiem, jak pochylać się, czy nie pochylać się. Bardzo dbam o to, żeby poprawnie siedział na tym motocyklu, bo jeżeli poprawnie siedzi na motocyklu, to jest w stanie wywierać odpowiednie siły na ten motocykl i prowadzić go, nie tylko, wiesz, tam rękami, ale także biodrami, udami, nogami, bo to jest dosyć bardzo ważne. I zauważyłem właśnie, że osoby, które jeżdżą konno, ja i siadam na motocykl, oni siedzą dobrze. Ja tam nic nie robię. On trzyma dobrze stopy na podnóżkach, on się dobrze nachyla, no kapitalnie jest, bo on konno jeździ. Więc coś wspólnego mają konie z motocyklami. Ale tutaj często chodzi o to, że nie mogą zrobić ósemki, slalomu wolnego. Ci, którzy motocyklem jeździli wcześniej, to nie mogą zrobić slalomu wolnego, bo nie potrafi powoli jechać. Nie potrafi jechać na granicy progu równowagi albo poniżej progu równowagi. Tym bardziej, że teraz, jeżeli mówimy już o kategorii A, czyli tej pełnej kategorii A, no to ten motocykl też troszeczkę waży, on ma też pewne gabaryty, nie? I tak dalej. I naprawdę zmieścić się na tym slalomie wolnym, jeżeli, no tak powiem, tyłeczkiem trochę nie pokręcimy i tak dalej i nie będziemy elastyczni, no to jest ciężko. Przez pierwsze trzy bramki się zmieszczę, czwarta bramka już mi Dokładnie. stwarza problemy, a na piątej bramce się wykładam. To już koniec jest. Tak jest, tak jest. No. Grzegorz wie, o czym mówi. Tak, tak, Ja tak. wam powiem z własnego doświadczenia, jak zmieniły się zasady egzaminowania i tak dalej. Pamiętasz, jak była stara ósemka, prawda? No i przyszły nowe zasady egzaminowania. I jak ja wsiadłem na ten duży motocykl, no to w tym momencie miałem również problemy. No i później mówię, kurde, wstyd, ja nie mogę, jak uprawnienia ma, a nie umie normalnie po nowemu to zaliczyć. Ile razy już po pracy i tak dalej dyrektor pozwalał, braliśmy gdzieś tak na pół godzinki motocykl i tam żeśmy sobie sami ćwiczyli.
po to, żeby po prostu się nie zbłaźnić, no bo to nawet własny taki honor mieć, że wymagam od kogoś, to ja muszę też to umieć, nie? Oczywiście, pewnie, jasne. Ja też sobie zadania egzaminacyjne z kursantami, żeby to gdzieś tam było świeżo w głowie, żebym sam to poczuł. Natomiast później, jak złapałem to i tak dalej, to nie było dla mnie tutaj żadnej różnicy. Niekiedy to nawet jak ktoś tam nie zdał i tak dalej, to ja im pokazywałem. Pyk, 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 pyk. No i byli zdziwieni, że między nami jest dosyć spora różnica wieku, a pan potrafi. No. Pan potrafi. A Ja. zapytam Grzegorz, jeśli można, o sam egzamin. Czy egzaminowany może, bądź lepiej jest to widziane, jak będzie mówił, co zamierza zrobić w takich sytuacjach problematycznych? Na przykład, dojeżdżam do skrzyżowania, przed skrzyżowaniem stoi znak stop. Ja ten znak stop wiem już, że będę mijał, ale jadę z taką prędkością, no ja będę wyhamowywał zaraz powoli, żeby się zatrzymać w odpowiednim miejscu, no ale nie będę stawał przed znakiem przecież. Czy ja powinienem powiedzieć, że widzę znak stop, zatrzymam się tutaj, żeby jakby nie utrzymać zarzutu, że ja jednak zignorowałem ten znak stopu, bo ja nie w odpowiedni sposób hamowałem. Instruktor odebrał to jak jeszcze brak hamowania, że ten egzaminowany zamierzał przejechać bez zatrzymania. Jak to robić To jest właściwie? bardzo dobre pytanie. Ale słuchaj, ty swoim zachowaniem powinieneś stwarzać zaufanie ty jako kierowca, tak? To nie jest to, że że jedziesz z prędkością nieadekwatną do tej sytuacji, bo jeżeli ty widzisz znak stopu, który jest ustawiony no, kilka metrów od krawędzi jezdni, czy od linii bezwzględnego zatrzymania się, to ty już przed tym znakiem powinieneś normalnie odpowiednio wyhamować. Tak prawdę mówiąc, ten znak to powinieneś minąć żółwim tempem. Nie ma czegoś takiego, że dojeżdżam i na szlak hamuję. Nie. Bo wtedy egzaminator też nie ma pewności, czy ty zdążysz się zatrzymać. Ale jeżeli będziemy mieli takie warunki atmosferyczne, jak na przykład tutaj na południu dzisiaj, czy wczoraj i tak dalej, no to wtedy tego metra może ci braknąć, bo jeżeli ty naciśniesz ten hamulec i później zdziwiony będziesz, że po prostu ten samochód ci się posunie, tak? Bo mamy... Czyli zamiast mówić, to robić właściwie. Na wysokości znaku już ta prędkość powinna być wytracana. No ale Mariusz, ale ty masz na to 30, co najmniej 30 godzin i ty masz na to odpowiednią ilość praktyki i tak dalej i na to powinien zwracać tobie instruktor podczas nauki. Ja absolutnie, jeżeli są osoby, które jeżdżą agresywnie, czyli dojeżdżają i w ostatniej chwili zaczynają hamować, to ja wam coś powiem, to egzaminator w ciągu 5 minut taką osobę wyeliminuje. Mariusz, egzaminator nie siedzi w twojej głowie, wiesz, on dostaje nową osobę i ma w najlepszym przypadku 25 minut na to, żeby ogarnąć sytuację z tą nową osobą, żeby go zrozumieć za tą kierownicą i żeby czuł się, przepraszam, bezpiecznie. Wiesz, jeżeli ja z tobą bym jeździł 30 godzin i już bym znał twój styl jazdy, chociaż ja i tak, tak jak mówi Piotr, temperuje osoby, które jadą za szybko, to on nie do końca wie, czy to będziesz hamował, czy nie będziesz hamował, jeżeli ty nie będziesz reagował na znak, który mijasz, ten znak stop, prawda? Jeżeli minąłeś ten znak stop, to już twoje zachowanie musi świadczyć o tym, że ty się jednak zatrzymasz, prawda? No ale Ja jeszcze jazd, więc od nie wiem tego na ile. znaku do krawędzi jezdni, czy do linii bezwzględnego zatrzymania, to jest na ogół kilka metrów, najwyżej kilkanaście, tak? To co ty chcesz między znakiem a krawędzią jezdni dopiero wyhamowywać? No absolutnie nie. Czyli nie trzeba niczego komunikować, trzeba się właściwie zachowywać i tu jest klucz problemu. Czyli trzeba trafić na właściwego instruktora, który nauczy od razu właściwych zachowań, bo 30 godzin to jest mało, żeby się nauczyć mechanicznych takich odruchowych zachowań. To będą zachowania, które najpierw się odbędą w głowie. Zrobię to, tak jak nauka języka. Ja nie znam języka angielskiego, nie jest moim językiem natywnym, więc najpierw coś na początku po polsku się układa, potem się mówi po angielsku, chyba że się
długo posługuje tym językiem. Pewnie identycznie jest z nauką jazdy. Jak tych godzin będzie przejechane 300, 500, to pewne rzeczy się odbywają mechanicznie, a tutaj pogodzenie tego wszystkiego na raz, tej zmiany biegów, tego oglądania się, jedno lusterko, drugie, trzecie, rozglądanie się jeszcze w fotelu, zatrzymywanie, postrzeganie znaków, nerwy i te wszystkie rzeczy, złapanie tego wszystkiego razem na pewno nie jest łatwe, dlatego... Mariusz, powiem Ci tak, 50% kursantów już wie, jak się zachować i jak ja wymagam po 20 godzinach jazdy. I ja rozumiem, że może coś nie wyjść, gdzieś się tam zagapi, być może na stopie się nie zatrzyma, bo tylko przyhamuje, być może jeszcze jakiś inny błąd popełni i tak dalej. Ale to instruktor narzuca kursantowi styl, jaki chce, żeby on jeździł. I przede wszystkim to ma być styl elegancki, kulturalny i bezpieczny. Ja ostatnio zacząłem mówić, no wiesz co, no to jest już nietaktowne. Jak gdzieś tam nie ruszył. Nietaktowne. No. Ale słuchaj, Mariusz. A ja niekiedy daję, przepraszam Grzegorz, ja niekiedy po prostu daję coś takiego, mówię, no daj spokój, no tego po tobie bym się nie spodziewał. Coś ty zrobisz. Dlaczego próbuję później... normalnie w nim tak wzmóc też trochę taki wstyd, nie? Że ja w ciebie wierzyłem, a ty mi taki numer odpierdzieliłeś, że to jest niemożliwe, nie? No i później niekiedy ci kursanci wychodzą już po jeździe i tak dalej, no i 10 razy przepraszają. Ja się naprawdę poprawię następnym razem i tak dalej. No bo Clarkson twierdzi, że najgorsze słowo w słowniku to jest rozczarowany. Kamila, jestem tobą rozczarowany. O, widzisz, tak jest. No, to co się dzieje z tymi ludźmi potem, że jeżdżą tak, jak jeżdżą? Mariusz, wracając do tego wszystkiego. Dobrze powiedziałeś, że nauka jazdy to jest uczenie pewnych odruchów. Zobacz, ty jeździsz już, czy jeszcze nie? No nie, dlatego ja tak na razie chciałbym... To coś ci powiem. Słuchaj, na pierwszych jazdach powiedz instruktor. Dobra, Mariusz, będziemy ruszali, wciśniemy sprzęgło, włączymy bieg pierwszy, dodamy troszeczkę gazu, będziemy puszczali delikatnie sprzęgło. Gdy krajobraz za szybą zacznie się przesuwać, to znaczy, że już samochód jedzie, ale przytrzymaj chwilkę sprzęgło, pozwól mu kawałeczek pojechać i potem płynnie pójść sprzęgło, nie? On pomału przez tam godzinę czy dwie będzie ci to tłumaczył. Z godziny ci będzie tłumaczył, potem już załapiesz. Ale później, w kolejnych jazdach, on ci będzie mówił, Mariusz, ruszamy, nie? I Mariusz wie, co ma zrobić. Potem już ci nic nie będzie mówił, Mariusz będzie ruszał. I tak samo z tymi poszczególnymi zachowaniami. Stopniowanie trudności. Na początku uczymy się ruszać, hamować, przyspieszać, redukować. Potem coraz dalej, coraz dalej. Kolejne rzeczy przez skrzyżowanie musimy sobie wyćwiczyć. Musi być ta automatyka działania. Dojeżdżam do skrzyżowania, pokazuję, gdzie jadę. Jak pokazuję, gdzie jadę, to każdy wie, że co? Że będę hamował. I dla nikogo za skończeniem nie jest nasze hamowanie. Jak pokazuję, gdzie jadę, mogę już hamować. Jak hamuję, w międzyczasie redukuję bieg. Puszczam sprzęgło, dalej hamuję. Noga cały czas na hamulcu i tu przed skrzyżowaniem hamulec można puścić. I tak w kółko ćwiczymy te same zachowania, aż wejdą na no, w krew. Nauka jazdy samochodem to jest nic innego, jak nauka odruchów warunkowych, wyuczonych. Jak... Jeden ze sławnych piłkarzy powiedział tak, 10% sukcesu to jest talent, 90% to jest mój trener. O, właśnie. Słuchajcie, w czasie II wojny światowej Amerykanie nauczyli sterować pociskami kierowanymi gołębie. Kurczę, gołębie kierowały, dziobały tam dziobem w coś tam, nie? I nakierowywały na statek jakiś tam pocisk. No gołębie nauczyć latać pociskiem. No to ludzie nie mogą samochodem jeździć, no dajcie spokój. Grzegorz, tutaj odezwała się Dorota i później skomentowała to Weronika. Jest Weronika? To ta motocyklistka. Weronika, jesteś? A możesz się, że tak powiem, podzielić swoimi tymi pierwszymi minutami jazdy? No to już było generalnie 8 lat temu, bo ja już mam 8 lat prawo jazdy, ale generalnie no też był to dla mnie jakiś taki strach, no bo wiadomo, no nigdy nie jeździłam, nie byłam po stronie kierowcy, więc to było no dla i mnie ciężkie. Zaczynałaś od placu manewrowego czy od miasta? Od miasta. No po i prostu co? I instruktor tragedia mnie jakaś się postawił stała?
Nie. Koty pozabijane, kury pozabijane. Nie, bo zaczęło się właśnie powoli. Kazał mi jechać powiedzmy tak 30-40, żebym sobie jechała na spokojnie. Znaczy, ja też mam dosyć ruchliwe miasto, więc i tak uważam, że nie był to za dobry wybór, ale dałam radę i też miałam nie za fajne warunki, bo zaczynałam zimą, więc też były takie warunki podobne do dzisiejszych właśnie. Ale No no ja da się rozumiem, to. że po tej pierwszej jeździe uwierzyłaś w siebie, tak? I uwierzyłaś w Dokładnie. instruktora, że nie chce ci mimo wszystko zrobić krzywdy, tak? Dokładnie, wiedział co robi, wiedział od czego zacząć, więc jakby no to też już był starszy człowiek, który już przerobił tych kursantów ileś w swoim życiu, więc jakby no tutaj z jego strony wykazał się naprawdę bardzo dużą cierpliwością. Ja często pierwszą jazdę robię po wioskach, bo akurat mam taką możliwość, żeby tutaj wokół Jastrzębia jechać po wioskach i tak dalej. I jak później na sam koniec mówię, gdzie żeśmy byli i ile kilometrów żeśmy zrobili, i często to jest jazda gdzieś około 1,5 godziny, no to osoba jest później w szoku. To tam też żeśmy byli i tak dalej. Ja mówię, no i zobacz. Żadnego kota, żadnego psa żeśmy nie rozjechali, nikt na nas nie trąbił, wszystkie kury normalnie nie musiały uciekać z drogi i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście No żartuję tu. właśnie to jest Tak. też fajne, że można, jak ma się właśnie gdzieś w pobliżu takie miejsca, które nie są jakoś tak szczególnie ruchliwe, żeby móc właśnie się oswoić z tym samochodem. No ja nie miałam tej możliwości, bo jeździłam w środku miasta, więc jakby tutaj od razu na głęboką wodę. Ale mówię, no ja wychodzę z takiego założenia, że jak po prostu już się chce jeździć, to po prostu trzeba jeździć to zrobić, bo tak jak człowiek będzie się nad tym zastanawiał, to zawsze się będzie bał. Od samego początku trzeba przełamywać lęki. Oczywiście Dokładnie. jest być może jakiś ułamek, czy tam nie wiem, no być może 5% kursantów i tak dalej, którzy no panicznie i to w taki mocno paniczny sposób podchodzą do jazdy i tak dalej. Zdarza się. Natomiast nie, 95% kursantów normalnie siada, jeździ. I absolutnie nie zaczynam ładowania tych informacji od wszystkich świateł na pierwszej godzinie i tak dalej, bo Grzegorz, co oni zapamiętają z tej pierwszej godziny? Wszystkie światła muszą wiedzieć, znać? Nic nie wiedzą. Nie. Muszą wiedzieć, jak włączyć światło mijania i jak wyłączyć i tak dalej, a resztę to przyjdziemy do tego przy kolejnych jazdach, a nie na pierwszej jeździe. No ale to już każdego instruktora jest. Ma pewien schemat nauczania wypracowany przez wiele, wiele lat i to się sprawdza. No, ja tam o światłach to mówię zawsze na drugiej czy na trzeciej jeździe. Na pewno nie na pierwszej. I to jest bardzo fajny temat na zakończenie, bo ta jazda dla Was powinna być przyjemnością, a nie jakimś przyjemnością, sukcesem, czy zdobyciem jakiegoś tam kolejnego Waszego życiowego levelu, a nie może być jakąś, wiecie, udręką. Każdy z Was robi prawo jazdy, mając jakiś określony cel. Wiecie, po co to prawo jazdy robicie. Znowu wrócę do motocyklistów. Oni przychodzą na kurs, oni wiedzą, po co przychodzą, bo nie chcą mieć frajdę, nie? Bo to Tak. jest frajda jazdy z tym motocyklem. A To na jest coś, samochód. coś dodatkowego, można powiedzieć, hobby i tak dalej na ten. Tak. To powinno cieszyć, nie? Że jak sobie wsiądę na motocykl i tak dalej, ale to też z głową, bo muszę być, to musi być bezpieczne dla mnie, ale również dla innych użytkowników ruchu drogowego, nie? Dokładnie. Na kategorię B jest różnie, słuchajcie. Czasami idą ludzie na kurs, którzy nie wiedzą, po co go robią, nie? Bo kolega ma, bo dostałem pieniążki. Wiecie, ktoś nie ma tego celu, on robi ten kurs, bo robi. To jest niezwykle ciężko taką osobę szkolić, nie? Bo Ja mi jednej dziewczynie kazali powiem. i dlatego robię, nie? A później prawo jazdy wrzucę do szuflady i przez 10 lat jeździć nie będę. Ja czasami, znaczy ja zawsze motocyklem wyjeżdżam poza miasto. Ale jak widzę, że osoba taka jest jeszcze, nie wiem, jakoś tak nie do końca przekonana, czego on ten motocykl robi. Widzę, że jeździ, tak kumaty tam na placu jest, bo najpierw trzeba go na placu dobrze wyszkolić, zanim do ruchu wyjadę, bo inaczej nie wyjadę na miasto bez wyszkolenia na placu. I jedziemy pierwszą jazdę poza miasto. Jak on poczuje ten wiatr, jak on poczuje tą przyjemność jazdy, wracając tam na plac, kurczę, ja nie wiedziałem, że to takie fajne jest, nie? I już z takim gościem wszystko możecie zrobić potem na mieście. On jest wasz. Jazda motocyklem, to jest po prostu już później nauk, nie? Tak, Jak się ktoś dokładnie. do czegoś przyzwyczai, to ciężko mu jest od tego.
odejść. Dzisiaj kolega ze studium do mnie zadzwonił i mówi: ty, ja może byś na motocykl zrobił, nie? Bo jego syn miał mnie uczyć się. Nie kuś, nie kuś mnie, nie, nie mów, nie mów, nie mów, nie? Dobra. Dobrze, Piotr, bardzo Ci dziękuję za przemiłe spotkanie. Każde nasze spotkanie, mimo że mówimy o tym samym, ale zawsze o czymś innym. Zawsze pojawiają się nowe tematy, nowe jakieś tam. Teraz no, newsy mieliśmy z tym egzaminem praktycznym na prawo jazdy, trochę się pozmieniało. Ale mam nadzieję, że te spotkania troszeczkę Wam rozwidniają i ten strach będzie przed egzaminem mniejszy, bo naprawdę nie ma się czego bać na tym egzaminie. Uwierzcie, nie Jeżeli ma czego się bać. ktoś będzie chciał, ewentualnie znajdziecie mnie również na Facebooku, również gdzieś tam na Messengerze można do mnie wiadomości wysyłać. Czasami Grzegorz inicjuje różnego rodzaju tematy i tak dalej. Ja od czasu do czasu również tam zaglądam, staram się coś tam skomentować i ewentualnie udzielić odpowiedzi, także również z tego możecie korzystać. Tak, zapraszam Was na grupę facebookową Prawo jazdy zdajemy egzamin. Piotr na niej jest, on tam się odzywa, czasami go wywołuje, żeby odpowiedział na jakieś pytanie. Jeżeli jesteście z okolic Jastrzębia, zapraszam do Piotra, do jego nauki jazdy. A może warto poświęcić nawet tam weekend czy 3 dni, żeby tam spróbować w Jastrzębiu sobie zdać. No i ten film z naszego spotkania zarejestrowany jest zarejestrowany, będzie na moim kanale na YouTubie Grzegorz Wójcik, twój instruktor nauki jazdy. Masę filmów macie, inne filmy z panem Piotrem są, mówimy o innych rzeczach, warto sobie posłuchać. Piotr, bardzo ci dziękuję, spokojnej nocy ci życzę. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Cześć.